Podczas potyczki na mapie Dust2 Yoshihito Majosze poległ i Maciek został sam. O nie, Yoshi zginął, zostałem sam! Draku, zrzucaj szybko bombę ze słabych gier! Halo, halo, już się robi! It is going to explode! Chcecie sprzedać swoje skiny z CS:GO, PUBG czy Team Fortress 2? Wystarczy, że wejdziecie na stronę Skins Cash, wybierzecie swojego skina, którego chcecie sprzedać, wybieracie metody odbioru hajsu, wysyłacie skina i dostajecie pieniądze w ciągu dosłownie 5 minut. Dodatkowo, jeśli wejdziecie w bonusowy link z opisu, dostajecie 3% więcej pieniędzy z każdej sprzedaży skina. Więc zapraszam na stronę Skins Cash i jedziemy z podróbą CS-a. Wiecie, czemu częściej wybieram do tej serii gry na telefon niż peceta? Odpowiedź jest prosta, bo jest większy wybór, więcej nerwów i jakość tych gier jest poniżej krytyki. Oczywiście wszyscy wiedzą, że kiedy wpiszą Counter-Strike na sklep Androida czy iPhone'a, będą mieli w cholerę duży wybór, setki, jak nie tysiące gier. Tylko szkoda, że max 5 z nich jest warta jakiejkolwiek uwagi gracza. Wiadomo, wszystkie gry, które wam pokazuję w tej serii, są słabe. Lecz jedna na przykład ma lepszą grafikę, druga lepsze sterowanie, a co mamy w Death Sniper 2? Reklamy. Death Sniper 2 to jest jednak niepozorna nazwa. Nie ma w nazwie terrorist, strike, 3D, bomb, defuse czy inne tego typu tagi, które zwykle twórcy takich gier wpieprzają w tytuły swoich wypocin. Więc tytuł naprawdę może zmylić i niekoniecznie musi być to Counter-Strike, lecz jeśli wejdziemy w grę... No właśnie! Jest to gra, która obiecuje nam wiele, a jak wygląda naprawdę i co w niej robimy, zaraz wam pokażę. Wcale nie zwracam uwagi na menu robione w Paincie. Mamy Play, Get More Games i... Reset. Klikając play wyskakuje nam menu z wyborem mapy, poziomu trudności oraz broni i niby prostota jest czasami okej. Często minimalizm jest w modzie i takie tam bzdety. W skali 0 do 10. Jak oceniacie to menu? Ocencie w komentarzu, bo ciekaw jestem waszej opinii. Oczywiście wybieram kochanego przez wszystkich graczy Counter-Strike we wszechświecie, Dasta dwójkę. Wszystko pięknie, klikam play. I dam wam chwilę na obejrzenie tego gameplaya, bo czegoś takiego nikt się nie spodziewał. Żartowałem. Łapcie prawdziwy gameplay. Przez chwilę myślałem, że mogę się poruszać i zapewne wy też. Ale niestety... Nie, i na pewno nie tu. Dziękuję i dobranoc. Domyśliłem się, że jest to gra, gdzie stoimy w miejscu i wyskakują nam przeciwnicy z lewej czy z prawej. I przyznam, że gry tego typu uwielbiałem z 15 lat temu, kiedy w modzie były automaty do gier z pistoletami i bawiłem się znakomicie. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać na ekranie smartfona. Widać, twórca chciał photoshopem coś zmienić w nudnym Duście, bo zrobił tu budynek w moro, tutaj krzaczek. No, takie odświeżenie to ja rozumiem. Co to taki... Dust 2 ten nowy, widzieliście go w ogóle? Pich. Patrzcie na to. Kurde, no to jest dopiero design. Okej, zaczyna się akcja. Nie spodziewałem się wiele po takiej grze, domyśliłem się, że będzie gównem, ale gównem do kwadratu, do cholery? Żeby ona była chociaż jakoś dobrze zrobiona, nie wiem, opcja chowania się na przykład za murek, ruchomi przeciwnicy, no przynajmniej jakaś muzyka w tle, nic tu nie ma. Poruszamy krzaczastym pistoletem po ekranie, a raczej klikamy po prostu tam, gdzie pojawiają się boty i albo zabijemy headshotem, albo bez headshota. Gra polega na tym, że zabijamy jak najwięcej przeciwników, zanim zginiemy. Za każdego killa dostajemy hajs, dzięki któremu odblokowują się nowe bronie i mapy, co jest spoko. Szkoda tylko, że praktycznie każda broń jest bardzo podobna do siebie i równie dobrze przez całą grę moglibyśmy grać pistoletem. A co? Nie wolno? Okej, w końcu zginąłem, zdobyłem 50 kili i ponad 10 koła hajsu. Dzięki czemu odblokowałem wszystkie bronie i mapy oprócz Mirage. Dobra, standardowo wybieram sobie AK-47 i wchodzę na Inferno niczym Rambo po śniadaniu. Chyba nie muszę mówić, jak bardzo dobrze się bawiłem w tej rundzie, prawda? Okej, w trzeciej mapie chciałem spróbować snajperkę. AWP Dragon Lore, ja cię kurwa pierdolę. I jakie było moje zdziwienie, kurde no, gra zrobiła się trudniejsza o jakieś 4%. No nic nowego, nic. Dalej strzelamy w jednego lub drugiego z tą różnicą, że widoczność mapy ograniczona, choć po chwili każdy się domyśli, że wystarczy zapamiętać miejsca spawny i będzie strzelał na ślepo, pamiętając o przeładowywaniu. Zabijać i tak będzie. Ostatniej mapy nie udało mi się odblokować. Znaczy udałoby mi się, ale nie chciałem. Bo dobrze wiedziałem, że wcale lepiej nie będzie. Czy polecam komuś tę gierkę? Jeszcze jak? Nie no, raczej nie. Jeśli komuś się nudzi na kiblu i chciałby sobie w coś pograć, to raczej nie w to, bo może dostać sraczki mózgownicy. I zawału, i rzeżączki, i raka, i katatonię.